Witam was w kolejnym odcinku z tej Zagrajmy Spyro 3 Year of the Dragon. Okej, jak obiecywałem w poprzednim odcinku, dziś zwiedzimy sobie te zaszarowane wieże, które są, no i znaczy inaczej, ta plansza moim zdaniem jest jedną z najfajniejszych plansz w całej grze. No bo po prostu tak. Słyszycie to? To jest teraz właśnie muzyka z bazy Sierżanta Birda. I wierzcie mi, nie bez powodu. Okej. I tak naprawdę nie rozumiem, co takiego zaszarowanego jest w tych wieżach. Sami zobaczcie, czy widzicie tutaj coś zaszarowanego, bo ja niezbyt. Może tylko te latające, zielone, nie wiadomo co. Oraz to, że... No, że jest tak jakby wieczór. Dobra, co to powiesz ty? Then after we built it, she complained it was too ugly. If you ask me, the statue is much prettier than she is. No, gdybym nie dokończył jakiegoś posągu jej, to też bym tak stwierdził. Dobra, nieważne. Nawet nie wiem, co chciałem teraz powiedzieć. Okej, okay. O, owieczki. Owieczki bardzo przypominają mi Spyro dwójkę, w którym tych owieczek było od cholery. Szczególnie w głównych światach. Chyba w drugim nawet. Dobra. Teraz właśnie rozmawialiśmy jeden... czemu ja się cofam. Jednego przeciwnika, który... próbował nas rozwalić swoim młotem pneumatycznym. Natomiast tutaj mamy właśnie te latające, zielone... cosie, których jest tutaj od... no, dużo. I możemy je rozwalić w zasadzie... teoretycznie tylko tym... jeszcze raz. Teoretycznie tylko tym, choć tak naprawdę możemy w sumie rozwalić się zwykłym ogniem. Jak to zrobić? Już tak się rozpędziłem. Jak to zrobić, pokażę wam, kiedy będzie odpowiednia okazja. Trafię. Okej. Okay. Dobra. Było, nie, tu jeszcze coś. Kombo! Hoho. I to kolejni przeciwnicy z młotami, którzy są dosyć szybcy, też jak sami widzicie. Znaczy nie, szybcy nie są, ale po prostu atakują szybko. Znaczy chyba by to wyszło jedno i to samo. O, co ty robisz, Spyro? Cześć, Zoe. To, że jest tutaj bez powodu, co? O, Jezus Maria, nie! Dajemy zrobić ten sam błąd, co Vice Peak. Dobra, o, jajko. Jego położenie jest chyba komiczne, znaczy... to chyba jakiś żart. No weź się przedstawię, że to... dawaj sobie, ja byłem lepiej pokrywany niż tutaj. O, chodź tu. Też mieczko, ponieważ nic nie znaczy. Kupia. Czy chyba się da się rozwalić tym zielonym kamieczkiem? Niestety nie, ej ty... No i teraz by się ta wieżka przydała. Gdzie jest ten zielony... Znaczy te zielone potwory spróbują nas takimi kulami ognia. Z tymi samymi co... What the fuck, skończyliśmy się tutaj jakiś diament. Nieważne. Tymi samymi co mogliśmy... Znaczy no, podobnymi w sumie co mogliśmy używać w tym... w głównym świecie. O, to już ten posąg. A na nim jest jajo. Co? Dobrze widzę, że tam jest jajo? Tak? Chyba tak. Okej, musimy tym posąg zniszczyć za pomocą tych rakiet, które swój debiut miały w Icy Peak. Przynajmniej jeśli chodzi o ten let's play. Zobaczmy, jak to się dzieje. O, jaki trzask, ja pierdzielę! To chyba jakiś błąd w dźwięku, czy coś takiego. Matko, jak tylko tutaj jest. Chyba mamy jeden. Chodź tu! Dziękuję. Ostrożnie! Okej. Okay. Dało się. Ła. Są tu jakieś kamyczki? Nie ma. No to jak mam zabić tego gościa? Siema. The world breathlessly awaits my brilliant four-dimensional masterpiece. Just light all the rockets and prepare to be amazed by my genius. Nie wiem, o co ci chodzi, stary, naprawdę. Dobra. Powiemy to, jeszcze to i po posążku.
O Jezus Maria! Ała! O, spadam stąd. Ała! Ups! Boże święty! Orzech. To nie zło, że go zgrzyja. Ho, ho, ho. No tak dobry sucher. Dobra, to jeszcze oczywiście nie jest koniec. Jeszcze jest bardzo dużo rzeczy tutaj do zrobienia. Chciałbyś, stary, tutaj są kamyczki, okej. No chyba się nie należy okazja, żeby pokazać wam, że można je rozwalić bez używania kamyczków, dobra. Skoro nie, no to nie. Okej. Jest coś jeszcze, czy już niezbyt? No, nie. Tutaj? Tutaj? To dziwne, nie potrzebuję sobie, żebyśmy rozwalili tutaj jakiś ten. O! Tam jest dinozaur z kością złotą. Jeżeli graliście Spyro 2, to na pewno będziecie go kojarzyć. O, 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 tu jakiś portal jest, dobra. Chodźmy najpierw tutaj. Bo później, później zacznie się dopiero... Czy to jest skatepark? O, skatepark, super. Dobra, nie, nie, nie będziemy... Ten. Siema, Kantet, co tam powiesz? Isn't this the wildest skateboard park you've ever seen? Widziałem Once you've mastered a few tricks, you can score huge points in this place. What do you say I show you some moves? No nie ma sprawy. Let's start with something easy. You can jump off the end of ramps by pressing the X button. I'll show you how to do it once. Then it's your turn. A, czyli musimy po prostu wyskoczyć z rampy. Nic trudnego. Lecimy. Krzyżyk. No i zadanie wypełnione. Okay, now try doing a roll. You can roll in midair by holding down the triangle button and steering left or right. Dobra, pokaż jak to się robi. Kurczę, to muzyka strasznie wspomina mi Tekena. Trójkę. Już? Hey, nice roll. Now let's see you pull a flip. Flips are exactly like rolls, only you push up or down instead of left or right. Just jump off the ramp, hold down the triangle button, and push up or down on the directional pad. No nie ma sprawy, dawaj. Nie możesz tego zrobić gdzie indziej? Wszystko? Tak jest. Wow, you must be a natural. Now let's see if you can pull off a half-pipe spin move. The blue ramps are half pipes. You can do a spin move by jumping at the top of the blue ramp, then steering left or right in the air. No, pokażę to się, jak to wygląda. Przecież to jest najzwyklejsza świecie Olips. Prościzna. All right, you nailed it. Now let's see if you can do a 900. Get as much height as you can. Spin 2.5 revolutions in the air and land back on the ramp. Trzykrotny obrót, tak? Przecież wszystkiego to zrobiłem. No ale ludzie kochani. Raz, dwa, trzy. Już. Now that was a 900. I have to admit, you've got some skills, Spyro. But before you get too cocky, let's see if you can score some real points on the giant ski ramp. Do whatever moves you want and see how many points you can get. Co, co, co? Aha, trzeba zdobyć 500 punktów. Stary, ja się sobie zobaczę na 2000. Pa, 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 pa. Działeś? Wow, you learn really fast. Then again, you are being trained by a master boarder. Speaking of which, I was just practicing a new move that I call the Nasty Nork. I had almost pulled it off when I suddenly ran smack into this dragon egg and wiped out. Okay, I made that up, but you can have this egg. Czy Dusty Lord nie był ostatnim bossem w Spyro 1? Znaczy wiesz, ja nie grałem, a coś takiego słyszałem. A taki smaczek. I'm thinking you're ready to try some one-on-one competition. Wanna try a freestyle competition for points? No jasne. Alright, whoever scores the most points in the time limit wins. A, czyli musimy zdać więcej punktów niż Hunter. Wiecie co? To jest tak proste, że wam pokażę. Musimy skoczyć tutaj.
i... Aj, aj, złamałem strączkę. Ale nie martwcie się, i tak go jeszcze pokonamy. Hunter jest zbyt słaby na nasze możliwości na deskorolce. Dobra. Teraz chyba nie swajduje. Okej. I moi drodzy, 3, 2, 1. Super prędkość! I patrzcie na to. Patrzcie. Dajcie jakoś wyskoczyć. Dajcie się szybko. A, już zrąbałem, dobra. Nieważne. Nie martwcie się, i tak go jeszcze pokonamy. Kolejna super prędkość! Jeha! Widzieliście to? Już go doganiamy. No to może jeszcze raz? Czemu nie? Znaczy, już go przegoniliśmy. Jednym trikiem go przegoniliśmy. Czy to nie jest mistrzostwo? On sam się nazywa mistrzem. Dobra, stary, jeszcze raz. 3, 2, 1. O kurde! To było epickie. Chwileczkę. Jeden trik nazywa. Znaczy nie, jeden ruch nazywa się Gulp, drugi Crash. Gulp, ja pamiętam, to był drugi boss z Spyro 2, a Crash był pierwszym bossem z Spyro 2. Chyba takie ze smaczków jest. Dobra, już wygraliśmy, nawet nie ma co się starać, nie? Poczekamy sobie. Czemu by nie? Tak już niewiele zrobisz. No jeden. Wygrałem z tobą, poddaj się. I can't believe it. How did you get so good already? Who knows? Someday you might even break my course record. Nah. Anyway, I guess I should give you this other egg I found. I was going to keep it for a pet, but I can't get it to hatch. Stary, weź. To jest rasizm. Jak może trzymać smoki dla za jakiś tam... Ej, o, tam jest jakiś balon. Nie ma zamiaru pobijać na razie tutaj żadnych rekordów. Tak, zapobicie rekordu jest... A, zapobicie najwyższego rekordu, który nie wiem, ile tam by było, jest kill point. Ale to tym zajmiemy się już kiedy indziej. No weź, Spyro, wyskocz stąd, bo... Jak się to wyskakuje teraz? Aha, okej, okay. Nie wolno trzymać X-a. Dobra. Gdzie to są jeszcze jakieś diamenciki? Tu jest counter, nie chcę mieć z nimi zobaczenia. Tutaj coś chyba będzie? Czy też nie? A, bo i tak. What the fuck? Seriously. No weź, nie denerwuj mnie, Spyro. Jak tam teraz się dostać? Żeby po prostu tak. Ano. Okej. Okay. Co jeszcze? Dam coś na górze, ale jak tam się dostać? Aha, tak, dobra. Zbieranie diamentów jest ciężkie. Co tu jest? Wow! Jakie fajne. Nie. Typu... To jest jakieś punkty? O rany. No tak, dobre powtarzanie się. Co tu jest? Okej, na rampa. O rany, gdzie? Znaczy, jak tam się jest, skoro ten teraz dostać? Czy w ogóle jest za coś jeszcze? Czy już wszystko? Aha, rekordem jest 10 tysięcy. Dlaczego to gra? Ja to wcale nie chciałem. Ej, ty kup ćwiczyć. Znaczy ten, rekord to wbijać. Nie, no więc zrobię to samo, co wbiją. Muszę teraz zacząć na tamtą. Ty wiesz, z powrotem. Wow! Prawie już się tam dostali. Hmm.
można jak... Tak, nie, nie można. Będę skórolka. Okej, teraz już powinno być dobrze. Mieszkamy w stanie diament tutaj, więc możemy się wracać z powrotem. Matka, jaki ten odcinek będzie długi. Teraz pół godziny co najmniej. O, rany. Hunter, ześ mi z drogi. Przedstawię dla nas dwa zadania do zrobienia. O, matko. I dodatku jedno jest bardzo długie. To dzisiaj będzie każdy godzinę trwał. No, weź, Spyro, co ty robisz? Gdzie ty, huragan? No co jest pięć? Spyro, nie denerwuj mnie! No co? Jakim prawem? Co? Ład? Jaka ta gra jest zgliczowana, to ja dziękuję. Dobra, udało się. Czyli teraz tak. Jak tam... Dobra, tędy trzeba iść, tak? Dobrze myślę? Czy niezbyt? Chyba niezbyt. Dobra, więc nie wiem, o co chodzi. W tym razie. Weźmy jeszcze go sobie tutaj, prawda? Tylko. Aha, tu jest kuraga, dobra. Da się, jest! Udało się. Czym się tylko wydaje. Nie, udało się, dobrze mówiłem. No właśnie wam pokazałem, jak zabić zielone potwory. Te, bez tego. Bez używania kamienia. Każda... Co miało być? Zielony. Ciekawe się, czy każdy da radę headbashem. Okej, okay, to sposób też da radę. No dobra. O ty w życiu. O życie. O ty w życiu, o życie. Ale śmieszne. Trafię. Idealnie. No gdzie jest diament? Ej, no co jest? Aha, zbyliśmy go właśnie, okej. Okay. Chodź tu, ty gnoju! Czy to widzieliście? O kurde! O nie! To było piękne! O matko, co za gra w ogóle, ja dziękuję! Już nawet... Zresztą sobie chyba idowało to, że... Musimy ten... Cielaty całą drogę. Dobra, i tak przynajmniej już nie musimy się męczyć z nim z powrotem. Tam jest jeden portal, tu gdzieś jest zaraz drugi. I właśnie z tego drugiego na razie skorzystamy. W pierwszej kolejności. O matko, to wyzwanie jest... chyba najbardziej zgliczowane wyzwaniem, jakie tylko istnieje. Wiesz mi, czasami po prostu się tego wyzwania nie da przejść. Bo się po prostu gliczuje. Coś takiego gliczuje, zaraz się przekonałem, może. I was playing catch with my pet wolf Farley. But I accidentally threw his ball down this hole, and he went in after it. Now he's stuck down there. I feel so helpless, sitting up here, listening to his steadily softening whimpers. Don't cry, Wolf. Never cry, Wolf. O, Marko. I co, zwróciłeś tę piłkę, ta? Wiesz co, jesteś strasznie nieodpowiedzialny, stary. Masz tak za karę z ognia. Karmię ogień. Siemawisku, co tam powiesz? Nie masz piłkę. Chodź. Chodź i powalimy. Chodź. Okej, musimy po prostu sprawić, żeby ten wilk siadał na tych platformach. Jak to robić? Po prostu musimy na te platformy rzucać piłkę. To tyle. Cała filozofia. A my musimy po prostu otwierać przejścia. Tymi oto przyciskami. Nic wielkiego. Gdzie masz piłkę? No, mały. Dobra, zajmij się nim na razie, ja zajmę się resztą. Albo i nie. No weź. Taki wielki, a boi się takiego szczeniaska. To boisz się? Nie bój się. A ty tam przecież ucieka przed tobą. Dobra. Co to teraz zrobić? Musimy chyba... Nie wiem. Chyba więcej musimy zrobić, dobra?
musimy piwo rzucić tutaj, a my musimy stanąć tu, żeby piczek mógł sobie tam podejść. No właśnie. Dobry, piesio. Okej, co dalej? O, tutaj jest dużo do rozpinania, strasznie. Daj mi to. Co musimy tutaj zrobić? Aha, już wiem. Chyba musimy... pieszkę musimy, trochę... Chyba nie tak myślałem. Musimy zrobić... pieszkę. Nie, bo... Pieszkę, jak? Co robi? Ten, robi ta formę? Aha, okej, rozumiem. Więc już chyba więcej musimy zrobić. Musimy... sprawić, żeby Will poszedł sobie o... tam. Czyli musimy tam po prostu piłkę rzucić. Teraz musimy się wrócić do niego. Daj piłkę. Dobrze. I teraz, no bierz tą piłkę, Spyro. Musimy tutaj rzucić piłkę i teraz szybko. No właśnie. I już chyba było na tyle, jeżeli chodzi o całe zadanie. A jeżeli jeszcze musimy tą ścianę tylko rozwalić. Już, czekaj, no. A masz! Już. Jest do pancia swojego. Co pojechałeś o piłce, to nieważne. Sam sobie wezmę. Hej! You found Farley! How can I ever thank you? Daj mi jajo jakieś może. I could give you this old egg, but no Farley's been chewing on it and it's kind of slimy. Oh well, it's the thought that counts, right? No, whatever this. Dobra, i to by było już na tyle. Tutaj możemy się wracać, mając piłkę w pysku. Okej. W sumie wszystko, co najmniej ważnego zrobiliśmy, więc możemy iść teraz na najlepsze zadanie w całej tej krainie. Tak, musimy odwiedzić po prostu tutaj naszego nowego przyjaciela, sierżanta Byrda, i znowu będziemy musieli nim sterować. Siema, stary. No jasne. Okej, i przyjmujemy sterowanie nad sierżantem Byrdem, który, uwaga, możemy nim sterować po całej tej planszy. Jest to chyba jedyne takie zadanie właśnie, w którym możemy sterować sierżantem Byrdem. Znaczy, dodatkową postacią po całej planszy. No, chyba jest to po prostu jedyna plansza. Zanim zniszczymy tego, zabijemy tego dinozaura z tą kością, pogadajmy z tym panem. Jak właśnie chciałem wcześniej powiedzieć, dokładnie to samo zadanie było w Spyro 2, w planszy z Chaos Badlands. Musieliśmy po prostu zabijać te dinozaury z tymi, no w zasadzie tutaj są dinozaury, tylko jakieś trolle jaszczurskie, i które miały właśnie te złote kości. I musieliśmy właśnie te złote kości zbierać, i było ich chyba 7. Tutaj nie wiem, ile ich jest, to chyba będzie 7. Właśnie to zadanie zlecono nam dokładnie ten sam kościół. Hello, Birdie. I was having a lovely vacation with my friend, but he's lost all his bones. Can you find them and put him together? No jasne, ile tych kości jest, tylko powiedzmy może... Nie wiem, jeszcze, no dobra. Musimy znaleźć ile tych kości... Uwaga! 8 kości, no. Aha, w dwójce było ich 7. I one są ukrywane po całej planszy, co... da się trafić, story. Okay. One są ukrywane po całej planszy i jest ich bardzo... jest one pokrywane bardzo... Gdzie jest ta kość? Co jest 5? Nie musimy, że ta gra się znowu zliczyła. O, już myślałem. Dobra. Na szczęście to bardzo jest dosyć rozległa, więc sterowanie szczęścia tym Byrdem nie jest już takie trudne jak w jego bazie, który było strasznie ciasna. O matko, jak ta plansza jest... Jednakże ta plansza jest właśnie troszeczkę zbyt rozległa i... Jak to rozwalić? Co? Serio, jak to rozwalić? Jest tu jakiś gość, który jest. Dalej gość. Z dalu. Będzie chyba kolejny, znaczy się. Chciałem powiedzieć ostatni. Już mamy 4. Dobra, teraz...
kolejny. W sumie nie kojarzę, żeby to zdanie było jakieś wielce trudne. Okej, tutaj chyba nic nie będzie. Dobrze mówię? Tak jest, tutaj w sumie byliśmy. Dobra, to teraz gdzie można poszukać kolejnych? Ej, Beskid, jak to rozwalić? Chodź tutaj! Dobra, weź sztab w tym balon. Takie to, dziękuję ci. Dobra, kolejny gościu. Daj, gość. A tam jest kolejny znowu. Tam ich 5. Teraz będzie 6 właśnie ten. Trafisz? Dziękuję. Jeszcze tylko 2. Szkoda, że ta muzyka się w tej grze nie zapędza. No. Traf. Aj. Szkoda. No chodź, żeż tu ty... No, trafiłem. Super. Diamenty też sobie mogłyby od razu ten przychodzić do nas, to nie. Musimy potem się po nim ten podnieść. Jest tu coś? Jest tu ktoś? Jest tu ktoś? Czy nie? No ej! Beskidu, jest tu ktoś czy nie? Dobra, pochodzimy może sobie na... nic tu nie ma. Dobra, skoro nie. Co to było? Dobra, ej, gdzie ty? Gdzie, tu gdzieś... O, właśnie, tu jest jeden. A tam coś jest. Życie! Dobra, udało się. Dobra, kolejna kość i została nam jeszcze tylko jedna. Gdzie ta ostatni gościu jest? Nie mam żadnego pojęcia. Nie tu było jajo. Gdzie może być ten ostatni gościu? Poszukajmy. Znaczy nie, pomyślmy. A zresztą po prostu poszukajmy. Prawda, mógłby trochę szybciej latać ten nasz sierżant. Sierżant Cik. Nic nie ma. O, gdzieś go słyszałem. To chyba całkiem niedaleko. I to raczej nie będzie go tutaj, tylko gdzieś na dole będzie. Dobrze myślę. Uwaga. Nie, to nie tutaj. Więc gdzie? No bez kiedy, gdzie jest ten koleś teraz? Odezwij się, stary. Daj głos jakiś może. Że jesteś pobliżu. No proszę cię. Swoją drogą. O, gdzieś go słyszałem. Gdzieś go tu słyszałem. Chyba tutaj będzie. Nie, tu jest Zoe, więc tutaj byliśmy. Może gdzieś na dole. Nie, też nie. To było już nielogiczne trafiem. Słuchaj, taka ciekawa mnie jedna rzecz. Weźmy może na czubek jakiejś wieży, na przykład tutaj. O ile będzie można się przyczepić. Gdzież tu jest ten gościu, bez kitu? Ej, no bez kitu. Gdzie jest, gdzie on może być? Gdzieś w tej wieży, no bez kitu, no przecież... Słuchaj, nawet sami słyszycie. Chodź tu, stary. Trzeba cię zdjąć z powierzchni tej cudu pięknej krainy. No! Dopiero kiedy. Wow, za wysoko trochę jesteśmy. Dobra, no bez kitu, gdzie on jest? Ja go tu słyszę gdzieś tutaj. A tu się ukrywa frajer. I mamy ostatnią kość i zarąbiście. Here, have this. I was going to keep it as a souvenir, but I don't have room in my luggage. Dzięki, stary. Jak tam twój przyjaciel? My friend is feeling much better now. Oh no! He started his bone dance again. O nie, tylko nie to.
tutaj trochę przypomina Michaela Jacksona. Sam się dziwię, że to jest Michael Jackson. To po prostu dzwoni do wszystkiego. Tak, ten szkieler robi dokładnie to samo, jeżeli właśnie go poskładamy w Spyro 2. Dokładnie ten sam taniec. Już? Skończyłeś? Dziękuję. Okej, okay, wszystkie 6 jaj, nam zostało diamentów do zebrania jeszcze. Jeżeli mało, to poszukam. Jeżeli... O, dużo. O, i dokładnie na tej samej device peak. Dobra. Czyli możemy się wracać do Półnowych Ogrodów, ponieważ naprawdę nie chcę was zbudzać z tym szukaniem reszty całej diamentu. Dobra, moi drodzy. Gdzie jest portal? Tu jest gdzieś chyba, no. Ciekawe czy... A, już myślałem. Szkoda. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. W tym odcinku zagrajmy Spyro 3 Year of the Dragon i do zobaczenia w następnym, w którym zwiedzimy prawdopodobnie bambusowe tarasy. Trzymajcie się, na razie!